Witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka słów bardzo króciutko o mnie, żebyście Państwo wiedzieli, kto do Was mówi. Z wykształcenia jestem pianistką. Studiowałam i w Polsce, i w Norwegii. I od około 18 lat mieszkam razem z całą rodziną w Norwegii. Od bardzo wielu lat pracuję z muzyką, pracuję z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Troszeczkę w mniejszym stopniu z dorosłymi, ale również grałam koncerty, ale teraz obecnie głównie uczę gry na fortepianie i właśnie też prowadzę kursy, na przykład kursy, jak się efektywniej i szybciej uczyć. Także tutaj ta strona fizjologiczna, nasz umysł i mózg bardzo mnie interesuje, zawsze mnie też to interesowało, a teraz szczególnie właśnie w powiązaniu z muzyką, ponieważ przez te ostatnie lata widzę, że młodzież zaczyna iść w takim specyficznym kierunku, bym to powiedziała. Będę więcej o tym mówić w niedzielę. Także to wszystko o mnie i chciałabym króciutko się pomodlić i potem przejdziemy już do wykładu. Wszechmogący Boże, Ty, który stworzyłeś wszystko, stworzyłeś muzykę, dziękuję bardzo, że mogę tu być. Dziękuję za każdą osobę, która tutaj jest. Proszę o Twojego ducha. O to, abyśmy mieli otwarte umysły i serca, i aby to poselstwo mogło dotrzeć właśnie do serc i do umysłu wszystkich nas. W imieniu Jezus. Amen. Dlaczego taki tytuł? Moc muzyki i bitwa o Twój umysł. Muzyka ma niewiarygodną moc. A dlaczego o Twój umysł? Muzyka, ja będę mówić o tym więcej. Teraz tylko w skrócie mi takie główne tematy, potem czym będę się zajmować dzisiaj w wykładzie pierwszym. Będziemy mówić o tym, jak muzyka wpływa na nasz umysł, na nasz mózg, na cały układ nerwowy. Będziemy rozmawiać o połączeniach, które są w mózgu, o synapsach, ponieważ możemy regulować ilość synaps w mózgu. To wydaje mi się to bardzo pożyteczne, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Bo im więcej synaps, tym jesteśmy bardziej inteligentni, mądrzejsi, szybciej się uczymy. I ostatnie, czy muzyka może nami manipulować. To dzisiaj. Jutro będę mówić o tym, co Biblia mówi o muzyce, skąd pochodzi muzyka i kto walczy o nasz umysł, a w ostatniej części w niedzielę będę mówić właśnie o muzyce popularnej. Tu wspomnę, że bardzo mnie zainteresował taki kurs, którego trakcie jestem teraz na jednym z uniwersytetów USA, University of Rochester, i tam jest właśnie Instytut Muzyki Popularnej i tam właśnie studiuję historię rocka i większość informacji, które będę Państwu podawać, to właśnie pochodzi z tego źródła, także solidne źródło. A dzisiaj będziemy dużo mówić na temat fizjologii człowieka, na temat mózgu. I teraz chyba wszyscy wiemy, że muzyka oddziałuje bardzo na mózg człowieka, prawda? Muzyka ma ogromne znaczenie w życiu każdego z nas. Większość osób dorosłych słucha muzyki. Młodzież jest praktycznie w 99% od muzyki uzależniona, tak podają badania. A muzyka wpływa na nastrój, na zdolność koncentracji. Może pomóc w uczeniu się, może też przeszkodzić w uczeniu się. I to, co jest bardzo ciekawe i może być niebezpieczne, że może spowolnić albo przyspieszyć akcję serca. I takie eksperymenty były robione. Oczywiście tu potrzebny jest rytm, który najpierw trzeba było zsynchronizować z rytmem serca danego człowieka, bo nasze serca nie biją tak samo szybko, prawda? I opóźniając ten rytm, oczywiście to trzeba umieć robić, można było spowolnić akcję serca praktycznie do zupełnego zakończenia tej akcji serca. Także to nie są przelewki, to jest dosyć poważna sprawa. No i oczywiście możemy też przyspieszyć akcję serca. I to, co jest, chyba wszyscy z nas lubią. Muzyka jest w stanie aktywować nasz system nagradzania w mózgu. Będziemy też mówić dzisiaj o dopaminie, bo wszyscy lubimy dopaminę. Lubimy ją otrzymywać. Wtedy czujemy się zadowoleni, szczęśliwi. I ten system właśnie wtedy działa, kiedy słuchamy muzyki, która nam się podoba. I tutaj cytat. Jest bardzo niewiele, jeśli w ogóle są, takich typów aktywności, które w tak ogromnym stopniu jak wykonywanie muzyki mogą zmieniać mózg. Szanowni Państwo, muzyka może zmieniać nasz mózg. To jest niesamowite. Słuchanie muzyki, wykonywanie jej i tworzenie aktywuje te same obszary w mózgu. Najlepiej jest oczywiście muzykę wykonywać, bo wtedy jeszcze potrzebujemy palce, czasami nogi, czy użyć troszeczkę więcej ciało, ale i słuchanie, i wykonywanie muzyki
aktywuje te same obszary w mózgu. To jest bardzo ważna informacja. Ten cytat pochodzi z książki, no, ona jest książką wydaną w Norwegii, tych dwóch panów, Are Breen, to jest neurolog, który pracuje jako neurolog w szpitalu uniwersyteckim w Oslo, i Geir Ulve Skaie, to jest też neurolog, to jest ordynator Wydziału Neurologicznego Szpitala w Bergen, i oprócz tego ten pan jest jeszcze pianistą i jest profesorem na uczelni, na Grieg Akademie, też w Bergen, i on wykłada tam właśnie, mówi o wpływie muzyki na ludzki umysł. Także piękną książkę ci panowie napisali, a rzadko się zdarza, żeby neurolog był również pianistą. Także super książka. Teraz kilka cytatów takich właśnie, które mówią o wpływie muzyki na mózg. Richard Pellegrino, amerykański naukowiec, który specjalizuje się w biologii komórkowej, on powiedział coś takiego. W ciągu 25 lat pracy z mózgiem nadal nie mogę wpłynąć na stan umysłu danej osoby w taki sposób, w jaki może to zrobić jedna piosenka. Nie mam pojęcia, czy się Państwo zgadzacie z tym. Ja się muszę zgodzić, bo eksperymentowałam i testowałam to na moich własnych dzieciach i również na uczniach. I nie tylko, również na dorosłych i na jednym biznesmenie, którym dało się manipulować właściwie tak, jak chciałam. Także w sumie po tym eksperymencie zaczęłam się zastanawiać poważnie, jeżeli w ten sposób można manipulować drugim człowiekiem, co się pod tym kryje, jakie mechanizmy tam działają. I tutaj mówi lekarz, który ma 25 lat, naukowiec, który ma 25 lat doświadczenia, i on nie jest w stanie w taki sam sposób wpłynąć na człowieka, czy pomóc mu w taki sposób, jak jedna prosta piosenka. I właśnie, wszystko, co przeżywamy, to, co oglądamy, to, co słyszymy, wszystko zostaje zapisane w naszym mózgu. Większość w podświadomości, ale wszystko jest idealnym, dokładnym zapisem tego, co się dzieje. My nie zawsze jesteśmy w stanie to odtworzyć, ale to jest zapisane w naszym mózgu i to ma wpływ też na to, kim jesteśmy, jakich wyborów dokonujemy. I nasz mózg zmienia się przez całe życie, to jest neuroplastyczność. To jest w sumie dobra wiadomość, bo to znaczy, że możemy ten nasz mózg cały czas zmieniać w dobrym kierunku. A zła wiadomość, że możemy go zmieniać w złym kierunku oczywiście. Mózg jest inny, kiedy kładziemy się spać wieczorem i kiedy wstajemy następnego dnia rano. Niesamowite. I teraz, to jest oczywiście nieprawdziwy mózg, tylko rysunek. Ten mózg, o którym mówimy, ten fenomenalny organ, który każdy z nas posiada w głowie, waży nieco ponad kilogram. Składa się z 80 miliardów komórek nerwowych, neuronów, i każda z tych komórek ma połączenia ze średnio 7000 innych komórek nerwowych. To są po prostu abstrakcyjne liczby wręcz. A ja muszę powiedzieć, to jest oczywiście średnia. Niektóre neurony mają nawet do 60 000 połączeń z innymi komórkami. I tu bardzo mi się spodobało takie zdanie, które zobaczyłam gdzieś w książce. Kiedy studiujemy mózg, mózg tak naprawdę studiuje, odkrywa sam siebie. Czyli czytając książki oczywiście innych profesorów, naukowców i lekarzy czy badaczy, ich mózgi studiują jakby swoje własne mózgi, czy mózgi innych osób. I tutaj niewiarygodna rzecz, żeby zajrzeć do Biblii, która jest napisana oczywiście nie przez człowieka, ale przez Stworzyciela, tak, który stworzył właśnie ten mózg. To jest niesamowite. Ale o tym będzie jutro. A dzisiaj pokrótce sobie omówimy te części mózgu. Niestety nie znalazłam zdjęcia z polskimi słowami. Tutaj z tej strony to mamy płat czołowy. Tu z boku mamy dwa płaty skroniowe, no są takie długie z dwóch stron. I oczywiście uszy są umieszczone w tych płatach skroniowych. Tutaj na górze mamy płat ciemieniowy i potyliczny. Na dole tutaj jest kreseczka, to jest muszczek, ale on nie należy w sumie do mózgu, tylko do mózgowia. I tak pokrótce, za co odpowiadają te płaty, które mamy w naszych mózgach. Zaczynamy od tego ostatniego, który jest z tyłu głowy. To jest płat potyliczny. On umożliwia w ogóle widzenie. To, że my widzimy i oczywiście jeszcze interpretujemy to, co widzimy.
ten płat epiteliczny za to odpowiada. Analizuje też kolory, analizuje ruchy i analizuje kształty. Płat ciemieniowy, który jest tak tutaj, jak widzimy, troszeczkę wyżej, on odpowiada za wrażenia zmysłowe i za orientację przestrzenną. Czyli wszystkie impulsy z naszych kończyn, z nóg, z rąk, czy również z innych części ciała, płyną jakby do tego płata ciemieniowego, oczywiście za pomocą układu nerwowego, przez układ nerwowy, i otrzymują instrukcje właśnie tam, które mięśnie mają zostać poruszone. Czyli jeżeli chcemy zagrać coś na przykład na pianinie, to płat ciemieniowy jest to bardzo zaangażowany. On podaje instrukcję, którym palcem ruszyć, ale też dostaje potem informację zwrotną, czyli to idzie w dwie strony. I tutaj chciałam Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, jak niesamowicie zaprogramowany jest mózg człowieka, bo mózg nasz pracuje cały czas jakby do przodu, on cały czas programuje do przodu i przewiduje, co się może stać. I oczywiście cały czas uzyskując nowe informacje, czy jeżeli zdarza się coś, czego się nie spodziewaliśmy, to te informacje są oczywiście aktualizowane. Ale na przykład, jestem pianistką, więc będę podawać przykłady głównie z grania na fortepianie. Jeżeli mój mózg, ja jeszcze tego nie wiem, moja świadomość jeszcze tego nie wie, jest prawdopodobieństwo, że zagram źle jakiś dźwięk. I mózg przygotowuje już plan awaryjny. Ten dźwięk, który mózg przewiduje, że zagram źle, ten dźwięk już, mój palec dostał informację od mózgu, że ma zostać zagrany ciszej. To jest niewiarygodne. Czyli my jeszcze tego nie rejestrujemy, ale nasz mózg już wie, jakby ma plan przygotowany. To jest taka niesamowita szybkość i mnie dech zapiera po prostu, jak to jest niesamowicie skonstruowane. Płat ciemieniowy odpowiada również za odczuwanie bólu, dotyku i temperatury. Idziemy dalej. Płat skroniowy. No i tu mamy właśnie, ucho jest w płacie skroniowym, odpowiada za odbieranie bodźców słuchowych, analizuje i przetwarza bodźce słuchowe, ale też umożliwia nam mówienie. Mówienie i rozumienie tego, co inni do nas mówią. Jak również odpowiada za umiejętność zmiany tonu głosu i regulowania szybkości mówienia. Czyli ten płat u mnie chyba jest troszeczkę mniej rozwinięty, bo bardzo szybko mówię. Jeżeli będzie za szybko, to proszę podnieść rękę. Staram się oczywiście wolniej, ale tak, czyli tam regulacja szybkości również mówienia, tak, żeby nas inni mogli dobrze zrozumieć. Następna. To jest hipokamp, jego nie ma na zdjęciu. On jest umieszczony tak w tylnej części od środka tych płatów skroniowych. I za co on odpowiada? Niesamowity też, niesamowita część mózgu. Odpowiada za pamięć, naukę i tworzenie wspomnień. A informacje, które docierają do naszego mózgu, do mózgowia, są przechowywane w pamięci krótkotrwałej. Wszystko, co do Państwa mówię, to wszystko wchodzi do pamięci krótkotrwałej. Około 20 sekund ta pamięć funkcjonuje. Dlatego nie wolno nam mówić zdań, które trwają dłużej niż 20 sekund, bo wtedy rozmówca jest zawsze skonsternowany i nie potrafi jakby tego, jest poirytowany. To jest naukowe oczywiście, teraz nie żartuję. Nie potrafi tego jakby objąć, czyli 20 sekund nie mówimy dłuższych zdań. Ale co się dzieje dalej? Ta pamięć jest cały czas odnawiana, czyli 20 sekund i znowu się odnawia. I to właśnie hipokamp przetwarza jest w tej pamięci krótkotrwałej i decyduje, co umieścić w pamięci długotrwałej. A na jakiej podstawie? Tutaj już będzie miał większe znaczenie i przejdziemy dalej do płata czołowego. Bo płat czołowy jest właściwie takim, jeśli mogę powiedzieć, najważniejszą częścią, najbardziej ludzką częścią mózgu. Ponieważ w płacie czołowym są takie wyższe czy jakby czynności, wyższe czynności człowieka. Ponieważ dzięki płatowi czołowemu możemy podejmować decyzje i analizować różne sytuacje, opracowywać strategie. I jeszcze inna sprawa. Płat czołowy kontroluje impulsy i emocje. Hamuje niewłaściwe zachowania. I tylko dzięki temu, że mamy właśnie ten płat czołowy na przykład, mamy w ogóle zdolność do samokontroli. Ponieważ układ limbiczny
on jakby produkuje emocje. Jeżeli na przykład ktoś nas zdenerwuje, będziemy bardzo zdenerwowani, mamy ochotę krzyknąć, to płat czołowy, który funkcjonuje tak, jak powinien, on zablokuje tą niewłaściwą reakcję. I jakby rozsądek nam wróci, mówimy czasami, bo ten właśnie płat czołowy, on odpowiada za tą funkcję. Uczestniczy też w procesie selekcji informacji. Skupia się na ważnych bodźcach, a ignoruje nieistotne. Filtruje informacje, które przepływają do mózgu. I tutaj wracamy do hipokamp. Tak, mówiliśmy o tym, że hipokamp podaje informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Piękna współpraca. Płat czołowy analizuje, dokonuje selekcji tych informacji, które informacje mają iść dalej do pamięci długotrwałej. I ostatni wyznacza cele, które powinny zostać osiągnięte i generuje plany, które pozwalają osiągnąć te cele. Więc płat czołowy, uważamy bardzo na tą część głowy tu z przodu, żeby nigdy nie uderzyć. Bardzo, bardzo delikatne miejsce. I jeszcze jest jedna część tu zupełnie z przodu. To jest część płata czołowego, kora przedczołowa. Jest odpowiedzialna za wyższe czynności mózgowe związane z intelektem. To jest właściwie to samo, ale ta właśnie kora przedczołowa, ona to jest nasza wola, tu jest właściwie wpisane. Tu się znajduje właściwe ośrodki, które odpowiadają za nasz charakter, za naszą duchowość, moralność, wolę, rozwagę i dokonywanie wyborów. Żadne inne stworzenia nie mają tak dużego płata czołowego, jak właśnie człowiek, który u człowieka zajmuje to 1/3 mniej więcej objętości mózgu. I teraz, jak mówiliśmy o muzyce, muzyka może kształtować nasz mózg, więc kształtujemy nasz charakter właśnie muzyką. W bardzo dużym, muzyka jako właśnie osobny język, ale również teksty, które są najczęściej słuchane, tak, które są razem z muzyką. Nasza duchowość, czyli czy mamy potrzebę Boga, czy nie, to za to odpowiada nasz płat czołowy. Moralność, czyli nasze wybory, które dokonujemy i też nasza wola, tak, czyli czy jestem skłonna posłuchać tej strony, czy jestem skłonna posłuchać tej drugiej strony. Rozwaga, tak, czyli ta kontrola, samokontrola, no i dokonywanie właśnie wyborów. Czy nasze wybory są oparte na emocjach, czy właśnie na tej przedniej części płata czołowego. No i właściwie przechodzimy dalej do tego sedna. Ta bitwa o twój umysł, bitwa toczy się o korę przedczołową. Są dwie moce, które chcą mieć dostęp do tej części naszych mózgów. Bo to jest właśnie ta część, która odpowiada za wybory. Obydwie moce chcą wpływać na korę przedczołową. I o tym będzie więcej jutro. Dźwięki muzyki docierają do naszego mózgu przez obszary odpowiedzialne za emocje. Czyli płat skroniowy i system limbiczny. Nie wiem, czy Państwo czasami macie tak, że włączycie sobie jakąś muzykę, byliście smutni i nagle jesteście weseli. To są oczywiście emocje, tak? To nie jest na stałe, już nie będzie tak się działo przez najbliższy tydzień, tak? Tylko to są emocje, które trwają chwilę. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ muzyka działa na ciało człowieka niezależnie od płata czołowego. Dociera do mózgu poprzez wzgórze, którego rolą jest wstępna ocena bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej. I dlatego muzyka jest przez bardzo wielu artystów świadomie używana do tego, żeby wpływać na umysł w sumie wszystkich, nie tylko młodzieży, nie tylko dzieci, ale właściwie wszystkich ludzi. Wpływa też na naszą wolę, na naszą moralność i zdolność rozumowania. Muzyka może wyłączać, blokować lub paraliżować pewne obszary mózgu. To jest przerażające. Jak to się dzieje? Teraz chciałabym Państwu zademonstrować taką drobną rzecz. Gdybym powiedziała podczas rozmowy do kogoś, wiesz co, ja myślę, że ty powinieneś sobie odebrać życie. Co ta druga osoba powiedziałaby do mnie? Ty chyba zszalałaś. Coś jest nie tak z tobą. I teraz to samo polecenie możemy przekazać za pomocą muzyki. Możemy je przekazać dokładnie tak, jak ja powiedziałam
I wiele piosenek, o których będziemy mówić w niedzielę, jest tak skonstruowanych, że one przekazują dokładnie wprost takie poselstwo, jak ja przed chwilą powiedziałam. Idź i odbierz sobie życie. Ale jest bardzo wiele piosenek dla może bardziej delikatnych ludzi, bo dla każdego coś odpowiedniego, tak? Coś miłego. W zupełnie inny sposób jest skonstruowane. Na przykład. Jesteś dzisiaj smutny. Może idź gdzieś, pobądź sam ze sobą. Niepotrzebni ci przyjaciele. Takie są piosenki, ja tylko podaję przykłady państwu. Poczekaj, aż będzie ciemno. Wybierz sobie jakieś miejsce. I tam będziesz szczęśliwy. Bo nie warto już tak się męczyć. Ja nie powiedziałam, prawda, tego samego. Ale nasz mózg wie, co zostało powiedziane. Nasz mózg odczytał to, co zostało powiedziane, ponieważ jesteś zmęczony. Nie warto już się starać, nie warto żyć. Idź, znajdź miejsce i zakończ tą mękę. I nasza podświadomość to zapisała. Ale tak jak powiedziałam, do jednych, jedni są w stanie słuchać tak, że tak powiem, wprost podanych poleceń, inni nie. A teraz to były tylko słowa, a wiemy, że słowa to bardzo niewiele, więc ja troszeczkę zagram. I spróbujcie sobie państwo wyobrazić teraz bardzo dużo młodzieży i moich uczniów słucha takiej muzyki. Dlatego myślę, że jest to bardzo, bardzo poważna sprawa. Nas w konkretny nastrój i najczęściej potem pojawia się perkusja na przykład, albo inne instrumenty, które jeszcze zbudują nam nastrój. Jeszcze rytm i na przykład piosenka mówi o tym, że biegnę w samotności, jest ciemno, nie widzę nic sensu. Naturalnie nie mówię o smaku, tak, czy się państwu podobało, czy nie. Chciałam tego zaprezentować, że najczęściej możemy wprowadzić drugiego człowieka, czy to jest młody człowiek, czy starszy, w konkretny nastrój. Najczęściej, ja to podałam przykład, to jest oczywiście, to nie jest żadna piosenka, po prostu zagrałam parę akordów. I teraz, tak jak ja mówię, mam uczniów swoich, jedni są mniejsi, chodzą do pierwszej, drugiej klasy, inni chodzą do szkoły średniej. I teraz, znając oczywiście ich, ja dobieram muzykę, taką, która wiem, że się komuś spodoba. I naprawdę, wierzcie mi państwo, że mogę wprowadzić w taki nastrój, w jaki sobie po prostu życzę czy zaplanuję. I jeżeli to jest, ja mówię o tym uczniowi potem, to najczęściej oni są przerażeni, a szczególnie rodzice są przerażeni. Ale wiemy, że jest sporo ludzi w świecie artystycznym, którzy po prostu używają tej techniki do kompletnej manipulacji i programowania umysłów ludzkich. Także muzyka i temat muzyki to jest właściwie wojna na śmierć i życie. Wracamy troszeczkę do układu nerwowego. Układ nerwowy nasz cały składa się z neuronów, a neurony kontaktują się ze sobą poprzez synapsy.
czyli to są tacy jakby informatorzy, oni podają informacje między sobą. I tak, neuron może wypuścić neuroprzekaźnik. Tutaj mamy akurat właśnie takie zdjęcie, które pokazuje to faktycznie, który jest prostą cząsteczką zbudowaną z kilku aminokwasów, który albo pobudza, albo hamuje inną komórkę. I teraz jeszcze pamiętać trzeba tak, że różne części mózgu mają różną ilość receptorów dla danego przekaźnika. To nie jest ta sama ilość w każdym miejscu mózgu. I tutaj fragment psalmu 139. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tu jesteśmy przyzwyczajeni, że jak dziecko się rodzi, to jest zapisane w księgach, w aktach notarialnych, prawda? Niesamowita informacja, że i w niebie są akta notarialne i każdy człowiek, jego umysł, jego serce jest zapisane. Jest jeszcze piękny tekst, nie zapisałam go w prezentacji, w Jeremiaszu z pierwszego rozdziału, w którym Bóg mówi: zanim Cię ukształtowałem, już Cię znałem. Przepiękny tekst, jakby tak do każdego powiedzieć. Ja Cię znałem, oczywiście to nie ja mówię, tylko Bóg. Ja Cię znałem, zanim Cię ukształtowałem. Dawniej uczono, że mózg nie wytwarza nowych komórek nerwowych po urodzeniu. Ale najnowsze badania pokazują, że jednak te komórki są produkowane, są tworzone. Powstają głównie w układzie komorowym i w hipokampie. I teraz synapsy, których używamy, są wzmacniane i działają coraz efektywniej i szybciej. A te synapsy, które są nieużywane, są coraz bardziej słabe, aż w końcu umierają. Czyli bardzo ważne, żeby uczyć się całe życie, bo wtedy powstają nowe połączenia nerwowe. I jakie mamy neuroprzekaźniki w układzie nerwowym? Te dwa dla nas najważniejsze to jest dopamina i serotonina, jest oczywiście więcej, jest adrenalina, noradrenalina, jest kortyzol, to są takie mniej, że tak powiem, przyjemne, ale oczywiście też konieczne do funkcjonowania neuroprzekaźniki. Ale dopamina. Bardzo jesteśmy uzależnieni i zależni i bardzo lubimy dopaminę. Aktywność tych neuronów dopaminowych wzrasta już w czasie, nie tylko jak coś dostaniemy, ale już jak czekamy i wiemy, że coś dostaniemy. Na przykład przyjemność taką jak jedzenie, zakupy, muzyka, rozrywka. Czyli jak już wiemy, włączę sobie tę muzykę, jak pojadę do domu, to już dopamina. I teraz jeżeli na przykład zgubiliśmy drogę, i czekamy na to, albo zaplanowaliśmy sobie, że kupimy sobie coś do jedzenia, pobłąkaliśmy się gdzieś, nie dojedziemy, jesteśmy potwornie rozczarowani, zdenerwowani, zawiedzeni. Dlaczego? Nie przyszła ta dopamina, na którą czekaliśmy. Serotonina, ona też blokuje taki hormon szczęścia, byśmy powiedzieli, blokuje nieprzyjemne, pobudza przyjemne, ale jednocześnie to nie jest aż takie bardzo emocjonalne, daje większe zadowolenie, większy spokój. A dopamina to jest taki wybuch jak wulkan na przykład. W naszej podświadomości bez ustanku dokonywane są wybory. Wybory, w które świadomość nasza się nie angażuje, one są podejmowane w podświadomości. I czasami mówimy, że ktoś działa na automacie na przykład, że coś robi z automatu, albo że na przykład ma takie przeczucie, że coś powinien zrobić. I to wszystko dzieje się w podświadomości. A nasza podświadomość jakich wyborów dokonuje, na jakiej podstawie? Na podstawie naszych przeszłych doświadczeń. Czyli to jest bardzo dlatego ważne, co my wkładamy do mózgu. A nasz mózg ma sam z siebie tendencję do faworyzowania wyborów, które dają natychmiastowe zadowolenie, ponieważ chcemy dostać dopaminę. Również jak chwalimy dzieci małe, to one też uśmiechają się od ucha do ucha. Dopamina. Dopamina jest w sumie tak pozytywna, ale jeżeli ciągle będzie ta dopamina jakby wypuszczana, to możemy się od niej uzależnić i wtedy już jest troszeczkę niebezpiecznie. Tak, dopamina działa natychmiast, ale im większą dawkę otrzymamy, tym bardziej uzależni nas dana czynność. I teraz co ma wpływ na szybkość i precyzję wykonywanych zadań? Czyli jak szybko się uczymy, jak szybko pracujemy? Ilość neuronów zaangażowanych w zadanie, w jakim obszarze mózgu te neurony się znajdują
i oczywiście z jaką ilością innych neuronów mają połączenia, bo to właśnie te połączenia decydują o tym, jak szybko inne neurony dostają informacje i jak mocne i efektywne są te połączenia. I teraz jak możemy zwiększyć ilość synaps? Bo to możemy zrobić. Troszkę wysiłku i możemy zwiększyć ilość synaps w naszej głowie, w naszym mózgu. I teraz uczenie się. W sumie czegokolwiek. Możemy się uczyć języka, możemy się uczyć jazdy na łyżwach, możemy się uczyć, no nie wiem, kopania w ogródku, różnych rzeczy. Przy każdym tym procesie uczenia się powstają nowe synapsy. Ale jeżeli my się uczymy przez tydzień, a potem już nie uczymy się danej rzeczy, to te synapsy umierają. To znaczy powolutku. Nie znikają od razu, one umierają. Jeżeli powtarzamy i powtarzamy, to są coraz silniejsze i coraz mocniejsze. Zapamiętywanie. Im więcej uczymy się na pamięć, tym synapsy stają się mocniejsze i szybsze. Bardzo ważny jest oczywiście sen, ponieważ mózg regeneruje się podczas snu i przerwy w uczeniu się, też najlepiej na świeżym powietrzu, picie wody. No i fenomenalne jest oczywiście nauka, uczenie się gry na instrumentach i granie, bo to angażuje bardzo, bardzo dużo różnych obszarów, które są w naszym mózgu. I chciałam Państwu teraz powiedzieć, taki eksperyment był wykonany na Uniwersytecie w Michigan. Była grupa studentów, która miała coś obejrzeć i nauczyć się. I były oczywiście dwie grupy. Jedna grupa przesłuchała to, co miała się nauczyć i jakby wyszła. Druga grupa wysłuchała tego, czego się miała. To był taki krótki film z informacjami i potem do jednej minuty mieli szybko omówić to, co widzieli. I różnica była niesamowita. Po 2 tygodniach sprawdzono, ile te dwie grupy pamiętają. Grupa pierwsza, która tylko obejrzała informacje, nie pamiętała praktycznie nic. Druga grupa, która powtarzała, pamiętała bodajże między 40 a 50%. Niesamowita różnica, a właściwie niewielki czas. To, co jest też bardzo ważne, jak się uczymy, jeżeli coś czytamy, żeby spróbować przeanalizować sobie to w głowie. Potem powiedzieć to komuś. Nawet nieważne, czy ta druga osoba nas słucha, czy nie, ale to, że jej mówimy to od razu o 50% wzrasta szansa zapamiętania tego. Czyli można mówić właściwie i nie przejmować się, czy ktoś słucha, czy nie. To jest bardzo, bardzo fajne. I jeszcze robiono przerwy tym studentom. Oni poszli na taki jakby trening i mieli też powtarzać sobie w głowie to, czego się nauczyli. I jednych wysłano drogą jakby taką asfaltową, którą jeździły samochody i oni szli wzdłuż drogi na taki trening, jogging. I druga grupa poszła do lasu. Jak myślicie Państwo, która grupa zapamiętała więcej? Tak, Jusynka mówi, że w lesie. Dokładnie. Czyli nawet to, na co patrzymy, ma ogromny wpływ na ten proces uczenia się, czyli na zdolność zapamiętywania. Idziemy dalej. Jak regenerować neurony? Czy neurony w ogóle właśnie można regenerować? Dużo czytać. I najlepiej nie na komputerze, żeby nie męczyć oczu. Rozwiązywać zadania matematyczne albo zadania analityczne. Też uczenie się na pamięć bardzo regeneruje neurony. Rysowanie niedominującą ręką. Bardzo pożyteczne. To też się proponuje uczniom, którzy grają na fortepianie, żeby usprawnić, ci co piszą prawą ręką, żeby usprawnić lewą rękę. Chodzić tyłem po schodach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa próbował. Dosyć trudne. Chodzenie w ogóle do tyłu po płaskim to już wymaga wysiłku i mózg też musi pracować zupełnie inaczej, kroki są mniejsze, więc poleca się też to zadanie osobom, które mają problemy z kolanami, ponieważ bardzo odciąża chodzenie do tyłu kolana, jeżeli chcą na przykład trenować, ponieważ robi się mniejsze kroki, ale cały jakby te części mózgu, które mają odpowiedzialność za jakby nasz układ w przestrzeni, muszą zupełnie inaczej pracować, kiedy idziemy do tyłu. Także jest bardzo, bardzo pożyteczne ćwiczenie, a po schodach jeszcze bardziej. Tylko na początku, jeżeli Państwo chcecie spróbować, to trzymajcie się poręczy, bo bardzo łatwo stracić równowagę. I dużo się ruszać, ćwiczyć na świeżym powietrzu, ponieważ neurony umierają od braku aktywności. I teraz jest bardzo ciekawe, bardzo polecam naukę gry na fortepianie, ponieważ najwyższa aktywność całego mózgu, która została kiedykolwiek zmierzona u człowieka, występowała u pianistów, którzy grali z nut.
Czyli nawet już nie na koncercie, tak jak gramy z pamięci, ale właśnie granie z nut. Praktycznie cały mózg jest zaangażowany w tą pracę. Płat czołowy, móżdżek, obszary w korze mózgowej, ponieważ tutaj motoryka, tak? Palce muszą pracować, muszą wiedzieć, na co nacisnąć. No i naturalnie musimy czytać nuty. Ogromny ruch złożony z miliardów sygnałów nerwowych przepływa bez ustanku z mózgu i do mózgu przez te wszystkie płaty, o których już wcześniej mówiliśmy. I też muzyka, ponieważ muzyka jest pełna emocji, to układ limbiczny i ośrodki odpowiedzialne za pamięć są również bardzo w to zaangażowane. O tym nie mówiliśmy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. Ciało modzelowate. Ciało modzelowate, ono łączy lewą i prawą półkulę. I tutaj u muzyków, już nie tylko u pianistów, ale w ogóle u muzyków, to ciało modzelowate, ta przednia część jest większa niż u osób, które nie grają na żadnych instrumentach. A co to oznacza? To oznacza dużo lepszą komunikację między tymi dwiema półkulami. Czyli pracujemy szybciej. Ogólnie muzycy pracują szybciej. I teraz, czy muzyka może nami manipulować? Przeczytam cały, bardzo mocny cytat Jeffrey Marks z fabryki głośników w Los Angeles powiedział otwarcie. To jest, jak widzicie Państwo, bardzo stara informacja z 79 roku. Powiedział otwarcie, że jako producent jest w pełni świadomy, jaki wpływ na człowieka ma muzyka, a szczególnie natężenie dźwięku na poziomie 100 do 120 decybeli. Możemy tak sterować siłą dźwięku, że ludzie będą seksualnie podnieceni, ale wtedy siła dźwięku musi być idealnie dobrana. Ważne jest też, aby dźwięki basowe mogły zadziałać tak, jak powinny. To bas steruje naszymi uczuciami, wnika do ciała i ma bezpośredni wpływ na komórki nerwowe. Testowaliśmy to na ludziach w tym przedziale częstotliwości. Bardzo szybko to na nich zadziałało. Jest praktycznie niemożliwe, żeby się temu oprzeć. Czy to nie jest mocne? Niesamowite. Tak, za pomocą muzyki można skłonić człowieka do zrobienia różnych rzeczy. O tym też będziemy mówić głównie w niedzielę. Jak ja rozmawiałam z moją uczennicą, która chodzi do szkoły średniej, bo mówiliśmy o muzyce i też oczywiście podawałam jej cytaty. Praktycznie rzadko zdarza się, że chłopak może namówić dziewczynę na seks bez muzyki. Muzyka ma tutaj 80-90%, że tak powiem, że dziewczyna odpowie tak. Mówię szczerze, że ta moja uczennica była w zupełnym szoku. Nie zdawała sobie sprawy, że muzyka może tak oddziaływać na układ emocjonalny, może odcinać tą możliwość jakby analizowania, że zresztą bardzo dużo, akurat tutaj skupiam się na dziewczynach, mówi, że w życiu by się to nie stało, gdyby myślały. Również muzyka działa na szybkość naszej pracy. Specjalnie dobrana muzyka zwiększa wydolność mięśni. Tempo ruchów pracownika zmienia się w takim samym tempie jak muzyka. Czyli to tutaj pracownicy mogą dobrać odpowiednią muzykę i wtedy, szefowie, przepraszam, mogą dobrać odpowiednią muzykę i pracownicy mogą pracować szybciej. I podczas oczywiście tego zmienia się również puls i ciśnienie krwi. Co jest niebezpieczne na dłuższą metę, bo kiedy puls przyspiesza, to rośnie też ciśnienie krwi. A to prowadzi do wzrostu adrenaliny, która jest produkowana w nadnerczach. I to jest jakby obrona organizmu w sytuacji stresowej. Adrenalina jest bardzo dobra, ale ona musi jakby szybko się wydostać. A jeżeli jest cały czas człowiek w tej sytuacji stresowej, to nadmiar adrenaliny jest przetworzony na adrenochrom. A adrenochrom jest substancją psychodeliczną. I jej działanie można porównać do narkotyków, do środków odurzających, które wywołują halucynacje. Tutaj Carol Douglas powiedziała, amerykańska pisarka, napisała, że jesteśmy wszyscy rytmicznymi stworzeniami. Wszystko, począwszy od fal mózgowych do rytmu serca, działa w rytmie. I wiemy, że nasze serca nie biją tak samo szybko,
między 60 a 120, takim przeciętnym to 70-80 uderzeń na minutę. I to, co jest fajne, najlepiej dogadujemy się z osobami, które funkcjonują w podobnym rytmie jak my. Jeżeli komuś bije szybciej serce, na przykład niż moje, to taka osoba będzie mnie irytować. Tak podświadomie po prostu, bo działamy jakby nie w tym samym tempie. A jeżeli bije jej wolniej, ona jest z natury tak jakby powolniejsza, no też będzie tak irytacja, bo wszystko denerwuje, dlaczego on tak wolno to robi, tak? Albo ona. Także najlepiej sprawdzić, jak się dobieramy, jaki puls, jaka szybkość serca, jak szybko serce uderza. I teraz już zbliżamy się do końca. Czy można wyłączyć mózg? Jak Państwo myślicie, czy można wyłączyć mózg? Można? O! Dobrze. Ja rozmawiałam z panią anestezjolog, to tutaj medycznie, Kalina Korzekwa, która pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, jest anestezjologiem. Pytałam ją bardzo dokładnie, jak wygląda narkoza, jak się ją podaje, w jaki sposób ona reguluje tą narkozę w trakcie oczywiście operacji i zabiegu, z czego się składa. Dlaczego o tym mówię? Państwo rozumiecie za chwileczkę. Narkoza to trzy różne leki. A co jest celem? Wyłączyć mózg. Nie możemy przecież pociąć żywego, jakby, znaczy żywego, świadomego człowieka, tak? Bo on będzie krzyczał i nic nie zrobimy. Jakie to są leki? Pierwszy to jest silny lek przeciwbólowy. W mózgu są receptory, które odpowiadają za ból, o tym mówiliśmy wcześniej. Więc ten podawany lek, on blokuje przewodzenie bólu. Czy muzyka może zrobić to samo? Praktycznie tak. Ja pytałam też właśnie panią doktor o to, czy ona zawsze sama to wszystko ustala. Ja powiedziała mi, że nie, nigdy. Jeżeli jest operacja, zawsze jest dwóch albo trzech anestezjologów i oni dobierają konkretnie dawkę każdego leku do każdego pacjenta. Bo zdarzyły się takie sytuacje, że pacjent po prostu otworzył oczy podczas operacji, czego oczywiście żaden lekarz, chirurg sobie nie życzy. Więc jest to bardzo poważnie jakby omawiane wcześniej. Drugi lek jest lekiem nasennym. Działa na neuroprzekaźniki, które działają w ośrodkach odpowiedzialnych za świadomość. I tu to samo. Muzyka może również wyłączyć nam świadomość. Trzeci lek to lek zwiotczający mięśnie. Nie wiem, czy kiedyś Państwo przeżyliście, ja kiedyś bardzo późno wracałam do domu ze szkoły i miałam przyjemność albo nieprzyjemność. Nic się nie stało. Gdzieś to było około 2 w nocy. Wracałam do domu i szedł taki wielki pan, ogromny, ulica była czarna, środek nocy i ja po prostu, ja szłam, oczywiście się modląc, tak, przerażona, wyglądał strasznie. Jak mówię, nic się nie stało, pan poszedł dalej, ja poszłam bezpiecznie do domu, ale nie wiem, czy kiedyś państwo przeżyliście takie uczucie kompletnego zwiotczenia mięśni. To jest niezbyt przyjemne. Taki lek podaje się pacjentowi. Dlaczego? Dlatego, że my nawet będąc nieprzytomni, nieświadomi, jeżeli na przykład lekarz próbuje naciąć nam jakiś mięsień, to on się automatycznie i tak zepnie, czyli no, taki lek trzeba po prostu podać, bo to jest reakcja automatyczna. I teraz, tu są leki chemiczne, które blokują przewodzenie, czyli mózg ma nie otrzymać informacji o tym, co się dzieje. I teraz już, jak powiedziałam, zbliżamy się do końca. Na sam koniec chwilkę o falach mózgowych. Najpierw o tym, jakie fale dominują u dzieci. Maluszki takie, nowonarodzone do pół roku, u nich dominują fale delta. Mózg jest jakby w stanie podświadomości. Te dzieciaczki nie mają umiejętności analizy wydarzeń. Większość z nas ma dzieci i pewno wie, tak, że taki maluszek, nie można z nim porozmawiać, on nie dokonuje praktycznie wyborów, prawda? Dokonuje wyborów, ale nie umie analizować wydarzeń. Od pół roku do 5-6 lat u takich dzieci dominują fale zeta. Mózg jest w dużej mierze, oczywiście nie cały czas, ale tutaj przeważają one, w dużej mierze w stanie przypominającym trans. Ja mam dwójkę małych dzieci, mają 4 i 6 latek, więc doświadczam tego, że często jest tak, że one słyszą, co ja do nich mówię, ale są w innym świecie. Myślenie, bo są po prostu skupione na tym, co robią. Myślenie krytyczne i analityczne jest na dosyć niskim poziomie. Dzieci praktycznie wierzą we wszystko, co się im mówi.
Zgadza się, rodzice? Dzieci w tym okresie wierzą we wszystko. Ponieważ zostaje to, i to zostaje wszystko zapisane w ich podświadomości i będzie kształtowało ich osobowość i spojrzenie na ich samych i na otaczający ich świat. I teraz bardzo ważne jest, żeby właśnie uważać, co się do takich maluszków mówi. Na przykład, jeżeli powiemy do takiego dziecka, jesteś niegrzeczny, to dziecko, ono oczywiście jest smutne, ale potem mu się zaraz szybko poprawia, bo tak dzieci reagują, ale ta informacja zostaje zapisana w podświadomości. I to dziecko do końca życia pamięta tą informację, jesteś niegrzeczny. Tego ja tutaj polecam do siebie też, żeby bardzo uważać właśnie na dzieci w tym wieku, bo one wierzą we wszystko. Jak my i takiemu dziecku mówimy, jesteś niegrzeczny, ono wierzy w to 100%. Ja jestem niegrzeczny. Ono tego nie przeanalizuje, ale to jest gdzieś z tyłu. Znaczy z tyłu, przepraszam, w podświadomości. Dalej, dzieci 6-9 lat. Tam dominują fale alfa, wzrasta umiejętność analizy i interpretacji wydarzeń i świat wyobraźni zaczyna być równie realny, co świat zewnętrzny. I 9-12 lat, tutaj już dominują fale beta, dzieci analizują, interpretują wydarzenia i oczywiście w pełni rozróżniają świadomość od podświadomości. I oczywiście już starsze dzieci, tak i dorośli, to jest po prostu te fale beta, to jest wszystko udoskonalane, tak? Nasza umiejętność analizowania. I teraz fale mózgowe u dorosłych. Mówiliśmy o dzieciach. Fali gamma nie będziemy omawiać, to są bardzo takie krótkotrwałe, które akurat nie mają znaczenia dla tego tematu, o którym mówimy. Ale fale beta, to są tak zwane u dorosłych fale logicznego myślenia. Czyli państwo jesteście, jeśli teraz macie otwarte oczy, nie zasypiacie, to dominują fale beta, tak? Czyli analizujecie to, co ja do was mówię i sobie myślicie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Sprawdzę. Tak? Czyli analizujemy. Teraz fale alfa. Jeżeli zaczynamy zasypiać, jesteśmy bardzo odprężeni, to jest jakby stan wejścia w hipnozę. To nie jest oczywiście, nie mówimy o hipnozie, którą wywołujemy sztucznie. To są fale takie przyjemne. Jesteśmy w górach, na wycieczce, ale jeżeli jesteśmy na wykładzie, to jest, może być troszeczkę niebezpieczne, bo wtedy nasz mózg nie analizuje informacji, tylko wierzy we wszystko, co mówię. A trzeba sprawdzić, czy mówię prawdę. Następne. Fale zeta. To już jest trans, hipnoza. W taki stan można wejść, trzeba to umieć zrobić. Fale delta. To jest bardzo głęboki sen. No, oczywiście w fazie tak głębokiego snu to wszyscy to mamy. No i fale epsilon, to są fale, to jest stan umysłu, który jest bliski śmierci, tak jak urządzenie, jak gdyby, tak, zostaje wyłączone. Również do takiego stanu, do tych fal, można muzyką wprowadzić umysł ludzki. Ale najczęściej muzyka, o której będziemy mówić, jutro troszkę i przede wszystkim w niedzielę, muzyka wprowadza nas w fale alfa. Dlatego tak bardzo niebezpieczne jest słuchanie muzyki z nieodpowiednimi tekstami, bo one po prostu sobie wchodzą do podświadomości, czy nam się to podoba, czy nie, i zostają tam. I pytanie, na które spróbujemy, odpowiemy sobie jutro. Kto walczy o twój umysł? Bo jest walka zacięta. Walka na śmierć i życie. To jutro, a dzisiaj zakończymy króciutką modlitwą. Wszechmogący Boże, dziękuję za to, że jesteś z nami. Dziękuję za to, że możemy mówić o tak niewiarygodnej rzeczy, jakim jest umysł, który stworzyłeś. Dziękujemy za to, że możemy Ci mówić o muzyce, którą też Ty stworzyłeś, po to, aby została wykorzystana w dobry sposób. Proszę Cię gorąco, abyś pomógł mi również jutro i w niedzielę powiedzieć o tym więcej, tak abyśmy wszyscy byli coraz bardziej świadomi tego, w jaki sposób muzyka może nas oszukiwać, w jak zamaskowany sposób możemy zostać zaprogramowani. Dziękuję za Twoje błogosławieństwo i za Twoją opiekę i za każdą osobę, która tutaj dzisiaj była. W imieniu Jezus. Amen.